średniowieczu początkowo obowiązywała zasada, że państwo jest własnością władcy, dlatego dysponował on całą ziemią, równocześnie będąc opiekunem wszystkich mieszkańców. Chcąc zapewnić sobie lojalność najbliższego otoczenia oraz zagwarantować jego udział w wojnach prowadzonych przeciw sąsiadom, władca rozpoczął proces przekazywania ziemi przedstawicielom dworu i duchowieństwa. Króla lub księcia przekazującego ziemię nazywano seniorem, a osobę przyjmującą ziemię wasalem. Wasal, w zamian za obietnicę służby wojskowej na każde wezwanie seniora, oprócz ziemi otrzymywał również od niego obietnicę opieki i ochrony. W ten sposób senior, pozbywając się ziemi, której miał w nadmiarze, zyskiwał wojowników, którzy za własne pieniądze kupowali broń, wyposażenie oraz wyżywienie dla siebie, jak i własnych ludzi, którzy szli z nimi na wojnę. Sprzeciwienie się seniorowi było uznawane za zdradę. Ziemię, którą otrzymywał wasal od seniora, określono mianem lenna, z łacińskiego feudum. Dlatego średniowieczne społeczeństwo, w którym funkcjonowali seniorzy i wasale, określa się mianem społeczeństwa feudalnego. Przekazanie lenna miało najczęściej charakter uroczysty i odbywało się w ramach ceremonii określanej mianem hołdu lennego. Otrzymane przez seniora lenno było dziedziczne i przechodziło na potomków wasala wraz ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z jego posiadania. Tak zwana drabina feudalna to system zależności pomiędzy poszczególnymi seniorami i wasalami, bo w tym systemie mogła zaistnieć taka sytuacja, że senior jest równocześnie wasalem zamożniejszej osoby. Na szczycie tej drabiny stał władca, któremu podlegali jako wasale możnowładcy świeccy i duchowni. Poniżej znajdowali się rycerze, którzy byli wasalami możnych. Na samym dole drabiny znajdowali się chłopi, którzy podlegali właścicielom ziemi, którą uprawiali. Między rycerzem a chłopem nie obowiązywał hołd lenny. Jednym z uprawnień władców było przyznawanie, czy to poszczególnym osobom, czy całym zbiorowościom, przywilejów, czyli szczególnych praw. Doprowadziło to do powstania w średniowiecznym społeczeństwie stanów, czyli grup, które różniły się prawami i obowiązkami. Najwięcej przywilejów miało duchowieństwo, które było zwolnione z większości podatków i podlegało sądownictwu kościelnemu, a nie królewskiemu. Drugi stan, rycerstwo, które z czasem przekształciło się w szlachtę, miało prawo do posiadania ziemi i pełnienia ważnych funkcji państwowych. Kolejny stan, czyli mieszczaństwo, zyskało prawo do samorządu, czyli samodzielnego zarządzania miastem kosztem danin płaconych jego właścicielowi. Najliczniejszy stan z najmniejszą ilością uprawnień stanowili chłopi, którzy w zamian za daniny na rzecz seniora mogli uprawiać ziemię, ale dodatkowo zobowiązani byli pracować kilka dni w roku w majątku swojego pana.